Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do sezonu drugiego z gry They Are Billions. No to co? Wiemy o czym jest ta gra. Wiemy, mam nadzieję, jak tu przetrwać, nie pozostaje nic innego, jak wygenerować nową mapę. A taka nazwa może być. Peaceful Lowlands. Tu nie będziemy zmieniać. Tu nadal 100 dni. Myślę, że wyjdzie znów, mam nadzieję, 10 odcinków maksymalnie. Tak, mniej pauz, mniej pauz. Medium, czyli co? Startujemy i liczymy, że gra nam dalekie fory w generowanym świecie. A przy okazji zobaczymy, czy potrafię się uczyć na błędach, bo mam wrażenie, że nie do końca może być tak miło, no ale są pewne koncepcje i założenia, które chciałbym zmienić w stosunku do tego, co mieliśmy do tej pory. I na start dostaliśmy. Całkiem fajne zasoby kamienia z lasem. Nie wiadomo jeszcze, jak to wygląda. Może tak, zrobimy małe rozeznanie w okolicy, tak, żeby wiedzieć, w którą stronę się rozbudować. Co prawda, tuż tu mamy fajnie stawek, mamy żelazo. Nawet podoba mi się, nawet podoba mi się to na początek. Tu widzę dużo terenów zielonych, to może takie. Rozgośćmy się, rozgośćmy się. Nie widzę żadnych zombi na start co trochę mnie martwi, bo jeszcze nie wiem gdzie ich szukać. Ale dobra. Myślę tak czuję, że te, te jasne tereny to jest coś, ale te nieużytki, jeżeli chodzi o farmy, a tutaj za to mogłoby się w przyszłości zmieścić fajne. Dużo jaśniej, dużo milej też dla oka. Hmm, tylko się zastanawiam. No dobra, niech chatki idą w tę stronę. Jak to wszystko tu pogodzić fajnie. Pamiętamy, że między chatkami w przyszłości fajnie jakby pojawił się bank, więc może warto je rozdzielić jakimś pasem lekkim. Też dobrze, żeby wojska miały. Jak przechodzić? Chyba widział takie dwa rzędy po dwa, chociaż nie wiem, czy w takim razie za bardzo nie poszedłem w tym kierunku. Dobra, tak zrobimy. I tu będzie nasza droga między tym wszystkim i takie rzą, rzędy pa, pasów. Rzęd. moment, kto idzie? A, nie idzie, bo nie ma jak chodzić. Dobra, pierwsze zombie, dobra. Pierwsze śliwki robaczywki, dalej nie idziemy. Tu jest całkiem miło, bym zobaczył ten las. Powiem Wam, że tak nie wygląda to źle. Zawsze chciałem mieć duży teren do dyspozycji, no to proszę, mamy, chociaż nie wiem, czy aż o tak duże mi chodziło. Ale podoba mi się liczba surowców, jakie można tutaj znaleźć. Szkoda, że od tych zombiaków się jako tako nie odgrodzimy. No tu już niestety. Wow, tu się robi niebezpiecznie bardzo. Myślę, że tak, wymienimy to w ten sposób. Tu widzę, jakiś pierwszy zombiak idzie. Mamy już tutaj osiedle na karku. Nie wiem, czy to tak standardowo na tej mapie, czy nie standardowo, No ale nic, nic dobrego tutaj nam nie sugeruje. E Hunter tutaj potrzebuje złota. Na początek coś do jedzenia. Widzę, że powoli się kończy. Tutaj tego jedzenia może być dużo. To cieszę. No nie ukrywam, że martwi mnie trochę ta okolica, ci sąsiedzi już tak blisko. Z jednej strony mamy szybki dostęp do fajnych surowców, z drugiej no e, może być e, nie lada problem niebawem. Tutaj już widzę też całą ekipę. Na pewno mapa, na której nie będzie łatwo się odgrodzić od przeciwnika. Ale jeżeli uda nam się dojść do tego etapu, no to mamy... O, a dobra, pierwszy tu przychodzą. Jeżeli uda nam się dojść do etapu odgrodzenia... Gdzieś tutaj, i, i tutaj, wszędzie. No to mamy mega fajny dostęp do, su do surowców. Coś za coś: albo surowce na start, ale, ale trudniejsze życie. Albo no, zobaczymy. Przede wszystkim podoba mi się mapa z tego względu, że mamy coś zupełnie nowego w stosunku do tego, co do tej pory było. Ja bym zobaczył, jak w ogóle działają patrole. I ona będzie sobie tak chodzić od tego do tego miejsca. To może by było niezłe, tak żeby bronić. Może tak, ty się ustaw tu. To by było może całkiem niezłe rozwiązanie, żeby bronić się przed ewentualnym najściem nieproszonych gości w tej okolicy. O, proszę bardzo, patrol stąd. Ona będzie tu robiła patrol. Ta chyba jako taka, jak stanie po środku, to nie musi patrolować. Ta dobrze, jakby stąd prowadziła patrol w tę stronę. No i szkoda, że ten gość jest trochę wolny. Ale niech tu śmiga. Tu i tak nic nie budujemy, więc zanim coś do nas przyjdzie, to mam nadzieję, że to wyczujemy, wyczaimy zagrożenie. No dobra. Mamy chatki, ale ich nigdy za wiele, tak jak wspomniałem w poprzedniej naszej serii. To był największy błąd: za mało chatek, za mało domów. Nie ma co się ograniczać. Jeżeli jest jedzenie, a jest jedzenie, widzę, że możemy więcej tego jedzenia. No tutaj już nie, nie zmieścimy. Eee, o, ale tartak. No, zbieranie surowców też jest dość ważne. Niedaleko lasu, a co to jest, jak nie las? Głód eee, 15, głód 15, no to aż za, za blisko. Kurczę, ale trochę na ryzyku budować się z tej strony. Mam nadzieję, że nas nie zaatakują. O U12. To, a, to tak mi Ale to dlaczego? To trochę nie rozumiem. U10. U11. U10 pewnie się uda, chociaż też widzę, wydaje mi się, że na czerwono. Jak my mamy się wybudować przy lesie. A, już wiem, jakie jest problem. Prawdopodobnie tu nam minimalnie brakuje zasięgu yy, Tesli, czy tej powiedzmy energii, która. Pozwoliłaby nam się rozbudować w tym kierunku, tak, prawdopodobnie tu leży problem, więc tak to rozwiążemy. Byłbym za tym, żeby też się rozbudować w kierunku tego lasu, to też będzie to zawsze dodatkowe jedzenie. No, pierwsza fala będzie fajnym egzaminem dla nas. Jak usłyszymy skąd idą, no to wtedy będzie trzeba oczywiście zabrać się za szybkie budowanie murów z, da z danej strony. Zastanawiam się też, jeżeli dostaniemy w gratisie balista albo jakichś ludzi, a ty oh, miałeś tu patrolować. O, oh. tak? Great. Dobra. No tutaj na przykład wypadek też może bym odpalił patrol. Hmm, trochę mnie martwi ta strona, no ale... Oni chyba nie byli na początku jakoś wyjątkowo agresywni, żeby na nas tutaj podchodzić jakoś szybko. Dobra, jak my wyglądamy. Hmm. O kurczę. Odkryj farmy już teraz, albo odkryj chatkę lepszą. Chatka chyba nie, ale farma na tym etapie, tylko farma potrzebowała sporo prądu. Na różne rzeczy, które się udały, nie udały, to. To chyba nam nie do końca to podeszło, ale wolę mimo wszystko farmę. Bo z jednej strony fajnie, ale tak widać, farma. A nie, Energia 4. Może nie będzie to taki zły wybór. Może nie będzie to taki zły wybór. Dość szybko byśmy na tych terenach mogli zacząć się budować. No nie wiem, co pełni lepiej na razie. Wolałbym takie bajery typu balista, no ale. Co bym wolał, to jest inna sprawa. Dobra, tu myślę, że food 14, food 15, pójdziemy sobie też w tym kierunku, chociaż może bezpieczniej z tej strony. i bo ich więcej. A nie będzie food 15. No właśnie, czy te farmy będą miały tutaj zastosowanie, jeżeli tyle tego jedzenia w lasach się kryje? Też do zastanowienia kwestia. Tutaj widzę, nam się przyda też więcej energii. No niestety, wszystko golda, wszystko golda. A żeby mieć więcej golda, trzeba mieć więcej namiotów, a żeby mieć więcej namiotów, trzeba mieć więcej jedzenia i tak dalej i tak dalej. Tu widzę, ktoś nam próbuje podejść, ale myślę, że go zaraz tutaj znajdzie babka na patrol. Mam nadzieję, że to tak działa. No panowie od jedzenia. Nie ociągacie? Okej, okay, a my wracamy do naszego tutaj łód. No niestety 12 nie wchodzi w grę. Jest kusząca opcja, ale tam nie wciśniemy nic. Chujcze koło tej wioski się budować trochę mnie to martwi. Znowu 10, to już jest no na tym etapie każda mała ilość Więcej w stosunku do tego, tu było chyba bezpieczniej. Tu łatwo będzie się odgrodzić docelowo. Bo widzę, że tu na dole możemy, więc nawet jakby chcieli nas w przyszłości atakować, nie mogli tym jakoś tutaj sobie operować. Dobrze, jakby tylko nie zwołać tej ekipy za moment do nas. Sobie może koleżanka nie poradzić. Dobra, ale mamy to rozwiązane. No, przed ciekawym wyzwaniem nas gra to stawia. Nie wiem, czy dobrze robię, że idę w tym kierunku. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś wielki błąd. Okej, okay, a tu widzę, potrzebne jest nam drewno. O! To na te dwie wieże trochę się może pospieszyłem z tym drewnem. No ale zobaczymy. I łatwo będzie się odgrodzić. Tu widzę kolejne wyziewy. No właśnie, jak my wyglądamy z tymi. To tu jest całkiem miło. Namiotów tu by się chciał więcej. Tego zawsze by się przydało dużo więcej, no ale. Niestety, food jest wszystko daleko od nas. Znaczy, o, możemy postawić? Jestem pozytywnie zaskoczony. Widzę, że tu food to z tych. A to tak wygląda. To wcale oni nie muszą iść do lasu, żeby zebrać jedzenie, bo całkiem sprawnie sobie zbierają z tych zielonych pól. Więc dobra, my weźmiemy sobie tutaj food 12 i tak musimy się zabudować, jeżeli chcemy jakoś przetrwać. Dobra, na szczęście mamy już drewno. To jest też zawsze jakiś tam bonus. Byłbym za tym, żeby w takim razie też i tutaj tego food. Szkoda, 12, wszystko poza zasięgiem jakimś fajnym. Próbujemy tu. Czy te farmy. No szkoda, wolałbym mieć balistę i ustawić jedną sobie z tej strony, nawet tak jak ostatnio gra nam dała taką propozycję. No ale to było ostatnie. A teraz jest teraz. I teraz sobie postawimy tutaj też trochę na ryzyku. Myślę, że musimy nasz patrol nieco zmienić w takim razie w tym kierunku. Mam nadzieję, że to nie było jakoś blisko zombie. Nie, jest dobrze. Czyli jakby tu się udało długi murem, tam długim murem, potrzebujemy zdecydowanie dużo drewna przed pierwszą falą. Nie pamiętam dokładnie jak ona przychodziła, ale myślę, że to lada moment będzie, te, ten czas. Niestety nam się Tesla, a pośrodku tej naszej magicznej drogi niech to stanie. Hmm, tylko że nie zablokowała w przyszłości przejścia. Może poświęcimy jeden namiot w tym miejscu, żeby mieć jednak ten korytarz taki, komunikacja ze światem. Okej, okay. a nam by się przydała... nie stać nas, szkoda. Jeszcze jedna Tesla, żeby dojść tutaj do wody. Patrzę, czy ewentualnie gdzieś jedzenia byśmy nie mogli więcej pozyskać. Jak to tak miło wygląda. Food 6, no nie bardzo. Food 8, wolałbym więcej dalej tutaj zajść, może jak ta Tesla powstanie. Tartaki bardzo fajnie pracują. Który mamy dzień? Trzeci dzień, myślę, że zdecydowanie przyspieszyliśmy w stosunku do tego, co było ostatnio. O, pięknie mamy... Mamy to, na co czekałem. Okej, okay, namioty poszły. Czego nam brakuje? Pewnie jedzenie, jak zwykle. Mamy też stać nas na Teslę, warto się już dobudować z tej strony. Lada moment, będziemy mogli zacząć zbierać też... hmm... Zastanawiam się, czy już nie powinniśmy myśleć o, o kamieniu. Energia 4. No właśnie, my gdzieś energię musimy zacząć generować. I to jest chyba nasz kolejny budynek, jakim się zainteresujemy. Czyli gdzieś generowanie energii i powoli, powoli... No, myślę, że jest miło. No, co prawda trzeba mieć w głowie to, że powinno być trudniej z tej racji, że jednak, no... Teraz jest to jakoś przeliczone tam na 200%, czy jak to tam było określone. Ale zobaczymy. A z drugiej strony mamy dużo większą, lepszą wiedzę na temat tego, jak tu przeżyć. Taki survival. Jedzenia, panie. Jedzenia, Tesla. Zastanawiam się, czy od razu gdzieś... Jakby rozszerzyć nasze krainy, w którą stronę pójść. Ok, mamy dostęp tutaj do wody. To na pewno weźmiemy. Patrzę jeszcze budynki. Ok, na ten moment nie są jakieś takie agresywne te zombiaki. Mam nadzieję, że to im zostanie już na dobre. To nie bierze energii. Byłem przekonany, że Tesla zabiera punkt energii, ale gdzieś się albo coś zmieniło, albo czegoś yy, nie pamiętam. Byłbym zatem też, żeby już tę część świata odgrodzić od problemów. Może nie wysuwać aż tak bardzo, chociaż może tesle warto też dawać na maksa do przodu. Byłby mur, czułbym się bezpiecznie. Nie wiem, czy te zombiaki zaraz nie ruszą tak masowo na Tesla, bo one często mają coś takiego w sobie, że jak widzą gdzieś, aha, to się budujesz, to my idziemy do tych budynków, ale na ten moment widzę, że jest spokojnie. Dobra, obiecałem coś do energii, więc też to wybudujemy. Czy to jest właśnie ten błąd, który miałem pod po czas poprzedniego rozegrania brak przejścia, właśnie, może takie w poprzek przejście też nam by się gdzieś tu już powoli przydało, chociaż mamy tutaj, później okazało się to, no, dość bolesne, jak niektóre jednostki nie były w stanie się przedostać dalej, więc mam nadzieję, że uda mi się też to jakoś zaplanować, to też zawsze cieszy bardziej oko, jeżeli jest tak rozwiązane jakoś z pomysłem, z gracją, ale okej. Okay. Na ten moment wszędzie jest spokój. No tutaj zaczyna się małe podejście, czyli prawdopodobnie gra nam jest suche. Jak chcesz żyć? Stawiaj mury, tylko tak, stawiaj mury, potrzebny jest geld. A tego to na ten moment nie mamy, dobra. Chociaż liczę na to, że do 10 dnia, czy też inaczej, do pierwszej fali, też nie powinniśmy się aż tak bardzo o to martwić. Chociaż ile w tym prawdy, no to nie powiem. Dobra, to wszystko energii już potrzebuje, więc docelowo też będziemy starać się o kolejne młyn. I ja się zastanawiam nad kamieniem. Kamień później pod koniec bardzo mocno czuć jego braki. Okej, okay, food 13, food 14 to nawet może... Myślę, że food 14 chyba więcej nie będzie z tego. Food 14 jest fajnie, no farmy też już nam skakują, drogie bo drogie, ale jedzenia będzie dużo chociaż. Chociaż patrząc na to, że te chatki leśniczówki. Co my jeszcze mieliśmy tam? Albo farma, albo albo. Dali nam jakieś wybory, już nie pamiętam. Ale widocznie nie był tak interesujące jak farma. Tu chyba po kamie się skosimy w tym miejscu, więc nie ma. Ale i tak to namiot jeszcze stawimy tak. Czuję się trochę jak twierdzę taką muzyczką, jak w tamtej grze. Kurcze tu fajnie by było jeszcze sięgnąć po trochę jedzenia. Więcej stąd nie wyciągniemy. Patrzę ewentualnie ten kierunek, jak obraliśmy. FUD 10. Zobaczmy przy okazji farma. FUD 54. FUD 64. Na tym etapie gry. Ile ona kosztuje? Czy jest warta, grzechu? 300 zł, 30 drewna i tak nam się zaraz to drewno będzie przelewać. 4 energii, to nie jest tak dużo, więc myślę, że chyba zainwestujemy w pierwszą farmę. Tu się bardzo pięknie ona mieści i będziemy mieli rozwiązany problem z jedzeniem na długi, długi czas. Na to liczę, przynajmniej już tak gdzieś otrzyma wyobraźnię stawiam budynek, który będzie mógł podkręcić produkcję, ale to raczej gdzieś tu powstanie, żeby objąć czy tutaj nawet, żeby objąć i te kopalnie i żelaza, kurczę tutaj tego kamienia fajnie to wygląda, fajnie tylko żeby to wszystko się nie zepsuło przez takie nagłe nadejście wroga completed, tak byłbym za kolejnymi, a nie byłbym, bo nie mamy złota, tu widzę, że z jedzeniem jest też lekki problem nie wiem skąd się bierze czasem Taki minus do jedzenia, no ale powoli też chyba będziemy my. A, kamień jest potrzebny. Dobra, już teraz pamiętam, dlaczego kamień, więc w pierwszej kolejności chyba teraz się tym kamieniem zainteresujemy. Tutaj ustawić kopalnię. To by było cud mił to rzeszki te sprawy. Ale czekamy na złoto. Dobra, chyba Tesla gdzieś już w tej okolicy. Nie chciałbym kopalni zablokować czasem. Mamy jedzenie, mamy wszystko. Potrzebujemy kopalni w takim razie. 300, akurat 30 drewna, 300 złota to powinniśmy lada moment mieć tutaj dostępne. Co prawda 30 złota. Dobra, da radę to jakoś pogodzić. O, 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 z dala od naszych tutaj ludzi. Z dala od naszej wioski. Zrobiło się niebezpiecznie, tak? To idziemy naprzód, ale no. Niestety, niestety, kurczę chyba za dużo kupiłem tego. A nie, dali złota. No tak, czyli jeden namiot, ale to jeden namiot to. Okej, okay, widzę, tu się zaczyna powoli ruszać towarzystwo. Okej, okay, na chwilę bym przystopował z namiotem, przynajmniej z tej strony. A może byśmy weszli na te tereny zielone tutaj? Myślę, że to jakoś wszystko pogodzimy. Okej, okay, i stać nas na pierwszą kopalnię. Stąd 6. Liczyłem na więcej, nie ukrywam. Może zamiast stracić. Tu jest stąd 5. 5 na no, ja sześć wicie. Tutaj było przez chwilę coś, a tu jest 6. No. Dużo, nie dużo. Fajnie by było mieć na tym etapie aż 6. O, blokuje inny budynek. Ale z drugiej strony myślę, że lepiej postawić tu po takiej bezpiecznej stronie. Raczej nie będzie to wpływało na to, żeby wydobywać tutaj cokolwiek, bo sobie nawet nie wchodzą w drogę. A 4. No trochę cierpliwości będziemy mogli robić żołnierzy, to jest też taki dość nasz kierunek powiedzmy podstawowy, że tych żołnierzy zacząć produkować, a może nawet tutaj się oddalić od ewentualnego wroga. Ton 6 tutaj nachodzi. chodzi, tak one sobie nie będą wchodzić w paradę, a my mamy fajnie tu blisko bazę, nawet jakbyśmy te mury, moment, jakoś ustawili w ciekawy sposób, dobra tu chodzą następni. Woli też, fajnie zaczyna wyglądać u nas sytuacja z drewnem. Wykorzystałbym to. może to zrobimy jeszcze jeden? Jest blokowany przez kolejny. A, no to nie zauważyłem. Dobra, ale pięknie przejdziemy. Chyba zrobimy jeszcze jedną taką ścieżkę. Trochę tych terenów zielonych zabierzemy. Nie ukrywam, że szkoda, ale. Mam nadzieję, że to nam gr później gra wynagrodzi. Zrobimy przejście. Nie będzie to idealnie równo. Ale nam te korytarze, ścieżki, dróżki się przydadzą i pięknie. Ludzie są, patrzę, jak to tu wygląda. Jeżeli nam by się udało, widzę, że coraz więcej ich tu podchodzi. Jak zbierzemy teraz tylko złoto, to wydamy je. Okej, okay, jeszcze nie jest źle, to wydamy je na zamknięcie się tutaj, jeżeli chodzi o mury. No to kurzą namioty i tak dalej. Te mury to powinna być naprawdę ostatnia sprawa, jaką tworzymy. Ostatnia rzecz, ale. No ale zabrać sobie większy kawałek, nie, chyba. Jak jedna łuczniczka ma sobie tutaj radzić. Po skosie możemy to też wybudować. Jedna łuczniczka ma sobie z tą ekipą radzić, to dobrze jakby. Właśnie tak to wyglądało. Myślę, że pojedynczy mur z jednej strony baza załatwiona. Co prawda. Nie oznacza to wcale, że możemy ją tu zostawić bez opieki. Ten patrol dalej musi sobie śmigać. Ale już jest na pewno zdecydowanie milej. Jak my z kamieniem? Dobra, kamień dopiero do nas przyjdzie. Uwaga, budy budynek postawiony. Zastanawiam się, czy w takim razie nie zrobić tutaj też takiego szeregowca. Ale no najgorzej, że nie chciałbym dużo bardziej wybiegać, to że tak jak widać, wchodzimy powoli do krainy zombie. I wcale nie jest tak prosto je wybijać. Myślę, że to jest powoli czas, w którym rzeczywiście nam by się przydała dużo większa, ciekawsza armia. To widzę, coraz więcej ich biega. Może tak, komandor. Bo tutaj mamy spokój. A tu jednak te mieszkania są dość ważne, żeby chronić. Żeby tylko ktoś nie wykorzystał raz tej sekundy. Jak tu na żołnierz biegnie. Dobra, jesteś już. O właśnie, idą tutaj. Gra to jest cała gra. Jeden mały błąd. A może nas naprawdę drogo kosztować. Jedno małe niedopaczenie, zapaczenie się, kurcze. Mamy tutaj tyle drewna. Ech, no chciałoby się iść z tym wszystkim dalej. Może po prostu za ten kamień się brać, już teraz, w następnym miejscu. Stąd cztery. Znaczy trzy, chciałby się cztery. Tu jest cztery. No to proszę, na zamówienie. Co prawda, od strony zombie. Stąd sześć. To żebyśmy dyszkę rypali co, co chwilę. Że jest całkiem niezła opcja. Patrzę tak docelowo, gdzieby mur mógł przebiegać. Taki chyba zrobimy. Tych tyk, dwa mury się ze sobą zetkną. To będzie dość ryzykowna zabawa. Nie ukrywam, że taki długi mur, ale marzyło mi się to. Marzyło, no to, to mamy. Tak? Zgodnie z marzeniem, zgodnie z życzeniem. O to już się mieściło następne. To mamy to. Stąd 20. To jest na pewno najbliższy budynek, o jaki tu sobie myślimy, żeby postawić. Chociaż. Hmm, te chatki. No tutaj szkoda, bo idealne miejsce na farmę, żeby stawiać kolejne domy. Znowu tu się trochę boję, ale chyba trzeba zaryzykować. To nie ryzykuję, to nie ma, bo nie chcę za blisko czasem wyjść. Można wkurzyć te zombiaki. Tobie też te biegaj tam z powrotem. Można właśnie wkurzyć i zaatakują nasze osiedle, no ale ludzi nigdy za wiele w tej grze. To no tak śmiesznie działa, jeżeli jesteśmy w stanie pozyskać dużo obywateli, no to naprawdę. No, to zresztą widać po naszym stanie złota. Już w tej chwili chyba mamy więcej ludzi niż ostatnio w dniu 10. I to jest dobra informacja. W się jak tutaj mamy mur, o fajnie by było mieć kogoś do obrony, ale nim doczekamy się. Cokolwiek by się nie działo, to my jesteśmy w stanie się to jeszcze jakoś miarę wybronić, a chyba będziemy poszerzać nasze granice z tej strony. Woli też zbieramy drewno. Hmm. <grym> Gdzie nas mogą zaatakować? No nie podoba mi się też to osiedle tak blisko pod nosem. Dobra, jeżeli nie wiemy gdzieś z dowami, pójdziemy tu jeszcze. No szkoda, że dwie chaty. A to czekaj, czekaj, kolego. Ach, te tereny zielone. Mam nadzieję, że ich tu tam nie zabraknie podczas tej przygody. Mam nadzieję, że to też ktoś jakby chciał przejść, to przejdzie koło tej chatki. Co to, to by? O, no tak, tylko tu kopalnie chcielibyśmy docelowo ustawić gdzieś. No tutaj tak daleko się wysuwać, trochę ryzyko. Dobra, chyba, chyba wybudujemy jeszcze to tak. Robi się ciasno, nie myślałem, że tak szybko na to osiedle takie powstanie. Może powoli trzeba by było myśleć nad jakimś centrum, żeby... Okej, okay, energia 6, dobra, to, to jest zdecydowanie kolejny budynek, który nas interesuje, on może sobie stanąć tu. Nikomu nie przeszkadza, nic nam nie blokuje. A my już teraz naprawdę zbieramy surowce. Mamy dużo rąk do pracy. To też cieszy. Więc zbieramy surowce na żołnierzy. Złoto zaraz będzie. Drewno już jest. Energia jak tylko się wybuduje, ale to powinno się mniej więcej zejść z kamieniem. Bardzo fajnie. 8 sztuk przy następnej dostawie. Będzie dobrze. Tutaj jest bezpiecznie. No, ja, bo czułbym się też bezpiecznie, jakby więcej tych łuczniczek chociażby biegało. Myślę, że to jest też dobra ekipa na start, te łuczniczki, żeby, jest, e, to przygotować, oczyścić sobie teren, a nuż znajdziemy gdzieś niedaleko przejście, jakieś zwężenie. No trochę ciężko. Nie wierzę w to, co mówię, ale... Ale cóż. Dobra, mamy energię, mamy wszystko. Potrzebujemy teraz armię. Hmm. No tutaj żelazo nie będziemy blokować. Tutaj farma też dobrze by nie blokować. Tu już kamienia nie wybudujemy, więc chyba... Całe nasze centrum powstanie w tym miejscu. Patrzę, mamy zawsze taką chwilę do wykorzystania teraz. Może właśnie warto by było ją poświęcić na przygotowanie już pierwszych murów, bo później tak sobie teraz liczę, że jak nadejdzie fala, to wcale nie będzie tak miło, żebyśmy mieli tyle drewna, żeby to wszystko zabudować, zabunkrować i jakoś tutaj żyć. Tak, tak wzdłuż. Już tutaj. Jakby się chciało te parę metrów jeszcze. O, Golda. Jeszcze tutaj sobie przejąć. No zdecydowanie od południa, to już. A, tylko nie mamy tutaj. Zdecydowanie tu musimy równo z tym miejscem iść, bo dużo więcej tu nie zdziałamy. Te chatki. No ich zaatakować teraz już nie możemy, bo dobrze wiemy, co z tego wychodzi, w jakich ilościach, jak to, ile to jest tych stworów wszystkich, czy, czy zombiaków. No ale. Znaczy, że powoli moglibyśmy się dobierać też i tutaj do kolejnego kamienia. No fajnie przydałby się jeszcze jeden tartak. O, właśnie. Bardzo blisko pozwalają nam. A, bo my to tam ostatecznie wybudowaliśmy. Łód no, 8, Łód 11. Możemy. Ale na ryzyku. Ale to będzie bardzo nam potrzebny budynek, jeżeli chcemy szybko wybudować mury na tak dużej przestrzeni. Jeżeli uda nam się to tylko zamknąć i wybronić pierwszą falę, o tym widziałem jakieś problemy na północy, mam nadzieję, że kolega zaraz tam dobiegnie, to będziemy mieli naprawdę mega wygodną sytuację, żeby tu jakoś przetrwać dalej. Pierwsza fala, nawet dwie pierwsze fale, bo atak z jednej i z drugiej strony. Ale jak będziemy mieli dużą armię, to oni się wybronią. Żelaza jeszcze nie zbieramy, bo dopóki nie będziemy mieli tego centrum badań. to gdzie ono się kryło? Ono chyba tutaj było. Może właśnie. Na to powinniśmy teraz zbierać pieniądze. Trochę golda. Dopóki nie będziemy mieli centrum badań, to i tak tam nic więcej nie wymyślimy. Tak patrzę, jak będziemy tutaj zamykać nasze krainy. Gdzieś z tej strony. No chyba z tym lasem, no. Dość ciekawa konstrukcja nam się tu szykuje, nie ukrywam. No, ale. Dobra. Tyk, tyk, tyk. No, ten kamień jeszcze nie wiem, ale to zbieramy tam. No, to jest ten nowy plan. Mega dużo domów. Żebym tylko nie żałował tej decyzji. Ale z drugiej strony dalej na złota brakuje i to bardzo, bardzo mocno. Okej, okay, ten sobie fajnie to obiega. Okej, okay, jakaś łuczniczka stąd może niech podejdzie, bo widzę że już tu są problemy. Jakby to niby drewniany mur, niby niby trzyma, ale dość szybko mogłoby się okazać, że nic tego nie ma i musimy patrol za to wydłużyć. Czekam niecierpliwie aż wybudują to centrum. Okej, okay, Wood Workshop. To dobrze pamiętamy, że niestety będzie nam towarzyszyło do samego końca rozgrywki. Fajnie by było postawić to w miejscu, gdzie utrata, znaczy no, dobrze by było nie stracić tego szybko, ale gdzie jako tako nie przeszkadza nam i nie wiem czy to nie jest taki punkt, bo tutaj wszędzie albo jakieś, chociaż tu już mamy dwie kopalnie. Może tutaj? Zobaczę, jak z kopalnią ewentualnie sytuacja, ale wątpię, żeby udało nam się. No właśnie, kraj już nam nie pozwoli z tego złoża zbierać. Obrona chyba też jakoś wyjątkowo nie wchodzi tutaj w grę. Przejście będziemy mieli z tyłu, mam nadzieję. Gorzej, jak nie, to może lepiej tak odsunąć. Zresztą wydaje się, że gdzieś tam sobie przebiegną. No nie podoba mi się, że tak blisko bazy. A, właśnie. Nie, nie może być idealnie blisko bazy, bo jeżeli by ostatnia fala. Chociaż to najwyżej będziemy bronić razem z tym. Bo mam gdzieś w głowie już ostatnią falę, jakby się zbliżali do bazy i byśmy chcieli obwarować ją murem, chociaż liczę na to, że w tym rozegraniu takiego problemu nie będzie, no to to już by mogło być niefajnie, niech Halo. wood, wood. Hmm. No, ale tutaj nie, tereny zielone, szkoda. Tu mamy kopalnię, tu jest za daleko, tutaj teren zielony, i tutaj, no ewentualnie tu za tym jeszcze powstaje wizja, ale tu chcemy się obwarować. No dobra. Lepszego miejsca nie ma. Jeszcze tak myślę, czy nam to już teraz potrzebne. Dobra, no cost. Powstanie to lada moment, ale wydaliśmy praktycznie całe złoto, więc nie byłoby nas stać na, nawet na badania. To nie jest, to nie jest stracony czas, bez obaw. Przygotujemy sobie tak już wyprawę po... O, to byśmy mogli fajnie. Ale to tam z tamtej strony zostawimy. Przygotujemy sobie już wyjście, tak sobie pomyślałem, że w pierwszej kolejności chyba jednak zainwestujemy w te strażniczki. Bo na co nam ten budynek, skoro i tak nie stać nas na, na to, żeby, żeby to tam stało i funkcjonowało. Golda 200, dobra, czekamy. Nie stać nas na przeprowadzenie badań, tu jest ten problem. Więc mam nadzieję, że teraz uda nam się to poprawić nieco sytuację. One chyba du dużego żołdu nie biorą. Gdzie tu jest pieniądze? Minus jeden, tak, no to spoko. Mamy złoto. Czy myślę, że jakoś przyspieszymy? Tych paus nie będzie. A coś już tutaj powoli żegnać się trzeba, już kończyć. Kto to widział? Kto to widział? No dobra, chatki niebo nie ma jedzenia. W sumie na dobrą sprawę dobrze by było jeszcze znaleźć gdzieś kapkę tego jedzenia. Tyk płyt ty, 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 ty. 7. Nie. Ale nie, już pamiętam co chciałem Tesle ustawić właśnie z tej strony. Mamy dzień siódmy. A my jeszcze nie obwarowaliśmy się tutaj. Z żadnej tej. No chyba, że tu by nam podeszli z południa z atakiem, no to jest, jest jeszcze szansa dla nas. Takiego podejścia. Okej, okay, patrzę, żeby nam się to opłacało chyba tu najbardziej. Ta będzie musiał trochę zmienić kierunek swojego patrolu. Słoneczny patrol. Jak będziemy mieli też armię, to dużo szybciej nam pójdzie przejmowanie tych terenów. Okej. Okay. I taki też jest plan. W sumie jakby się dobudować do tego, to tu możemy krótkim murem. Szkoda, że oni sobie całkiem sprawnie biegają przez kopalnie, tak, ale No dziwne by było, jakby nie mogli. Wszystko złoto. Tyle namiotów. Rekord... Rekordy, jeżeli chodzi o namioty. A dalej jest bieda. Dobra, tutaj się nam uparli. Gdzieś tu kotycz by nie wszedł? Wszedłby. Tu 14 widziałem, bardzo chętnie. I tu już będziemy budować też ten mur wspomniany. A tak to tu zamkniemy. Dałoby nam się wyjście na świat. No ale. Na początek pojedyncze... Co to jest, tak? Pojedyncze raczej da radę, na to liczę. Chociaż... Hm, Drzwi, dobra, wstawimy tutaj drzwi. Nie... O, możemy sobie w ogóle wyłączyć to, no pięknie, na tap, jakby ktoś się zastanawiał. Pięknie, mamy bramę numer 1. Tutaj budujemy się dalej. Dużo tego drewna nawet nam wpadło. Warto je właśnie wydać teraz. Komandor, teraz powiedz mi, czy ty masz w ogóle tu przejście? Kurczę, trochę. Hmm, trochę za ciasno z tymi budynkami tu to poszło. Ten mur powinien być kapkę wyżej. I nie wiem, czy lepiej skasować namioty. One no nie są drogie, można je zawsze przerzucić w nowe miejsce. Food 4. Ale chyba tak, żeby ustawić taki system obronne. Nie chciałbym wysuwać się dużo dalej, bo tu mamy już, znowu się ten mur robi szerszy. A to są najgorsze punkty do obrony, bo tam nie wstawimy żadnej Tesli ani nic tego typu. Chociaż i tak ten korytarz by musiał być szerszy, tak myślę. O jedną kratkę, no niestety, tak. No są te błędy. O jedną kratkę musimy przesunąć. To będzie trudniejsze, żeby wybronić. Ale właśnie, tu jakby powstała jakaś Tesla czy coś, docelowo potrzebujemy przejścia jednak. Docelowo w tym wszystkim potrzebujemy przejścia. Liczę na to, że jak będziemy mieli całkiem pokaźną armię, to też na tę pierwszą falę nie będziemy potrzebowali niczego tam, powiedzmy, porządniejszego. Dobra, no chętnie zrobiłby większy rekonesans na tym terenie, ale niestety nie mamy takiej możliwości. Dobra, to w takim razie te chatki. Hmm. Którą stronę iść. Może z tej strony zacząć, a nie, tutaj miało to centrum powstać. No tu jeszcze jedno zmieścimy. Tutaj, no tu już dobrze było mieć kopalnię kamienia. Chyba musimy niestety wejść na te tereny zielone. Zaraz zobaczymy przynajmniej czy jest tu przejście. Okej. Okay. Musimy wejść na te tereny zielone, inaczej sobie tego nie wyobrażam. No ale dobra. Tutaj nam potrzebna jest zdecydowanie Tesla jeszcze jedna. Hmm, oh, akurat miejsce, gdzie kopalnia była. Tak zrobimy to. Okej. Okay. Się obudziły. Dzień ósmy. I tak miło tu. Ale będąc przy miłych rzeczach. Okej, okay, mury gdzieś są atakowane, a to kolego nie widzisz, to trzeba też go wysłać na potral. Będąc w miłych rzeczach, myślę, że to jest już moment, w którym możemy sobie zrobić przerwę i spotkamy się w następnym odcinku. Liczę na to, że jak na dzień ósmy. Fajnie zbieramy surowce, trochę szkoda, że się przelewają, ale zrobimy z tym też lada moment początek. Bardzo dobrze, że mamy dużo tego drewna. No i cóż, zobaczymy, jak rozszerzymy nasze granice. Na ten moment jestem zadowolony z otwartej przestrzeni, ale jak to będzie w dalszej perspektywie, no to przyjdzie nam poznać w kolejnych odcinkach. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.